Zjawisko mowy nienawiści, tak jak wszystko, może mieć różne znaczenia. Na ogół dość powszechnie przyjmuje się, że mowa nienawiści to jest nieprzyjazne i obelżywe mówienie o jakichś ludziach ze względu na ich pochodzenie, religię, cechy biologiczne, kolor skóry, rodzaj kultury, z takich tylko względów. Zazwyczaj to dotyczy jakiejś mniejszości w społeczeństwie. Ale są ludzie, którzy uważają, że nie ma takiego zjawiska właściwie, a jeśli jest, to jest nieważne. Że mową nienawiści nie ma się co zajmować, bo to jest właściwie jakieś takie dziwactwo ideologiczne, wymysł osławionej poprawności politycznej, zwolenników tej poprawności. I to nie dotyczy zwykłych ludzi, nie jest ważne w życiu społeczeństwa. W związku z czym można sobie tym nie zawracać głowy, jeżeli się jest Polakiem i żyje się w Polsce. No więc ja myślę, że jest inaczej. I może pokażę to na przykładzie z życia zwykłych ludzi. Jeżeli słyszymy, że mamy słomę w butach, jesteśmy buraki, wiocha i słoiki, to na razie jest nam tylko nieprzyjemnie. Ale to jest właśnie początek mowy nienawiści. Zaczyna się od pogardliwego mówienia o kimś i okazywania niechęci, ale można wokół tego, zwłaszcza jeżeli się dobierze do tego jakiś demagog w celach politycznych, rozniecić wielkie antagonizmy społeczne. I może się to kończyć wojnami domowymi, a nawet światowymi. Ta lekcja II wojny światowej, którą odbyliśmy wiele lat temu już, działała początkowo i sprawiła, że mowa nienawiści, nacjonalizmy, antysemityzm, nacjonalizmy różne i walki nienawiści rasowe, klasowe, także nienawiść do elit osłabła. To wszystko jakby pod wpływem nauki, którą ludzkość powzięła z tego, czym się taka nienawiść kończy, to wszystko doprowadziło do pewnego oprzytomnienia i trwało tak przez lata. Ostatnio coś się zaczęło zmieniać. Mowa nienawiści zaczyna się szerzyć. Bo cóż jest jej istotą? Istotą mowy nienawiści nie jest mówienie, nie jest sama mowa. Istotą jest nienawiść. A budowanie na nienawiści stosunków społecznych prowadzi do katastrofalnych skutków. Niektórzy mówią, że mowę nienawiści zwalczymy jakimiś karami, wprowadzając prawa, które ją ograniczą. I to rzeczywiście jest w niektórych państwach i w jakimś zakresie działa. Ale moim zdaniem skuteczny środek na opanowanie tego niezmiernie niebezpiecznego zjawiska, to jest tylko przekonanie ludzi, że nie warto pogrążać się w nienawiści, bo to się w ostatecznym rachunku
właśnie społeczeństwom bardzo nie opłaca.